Dzień dobry, cześć i czołem. D29-158, przystanek osobowy, tak jak sami widzicie, nazwa. 21 czerwiec 2019 roku, początek lata kalendarzowego. No i co? No czekamy na pociąg Euronight, Lazurowe Wybrzeże dawne, bo teraz jeździ bez nazwy, Moskwa, Beloruskaja, Nica. On jeździ w piątki, przejeżdża przez nasz kraj. No i co ja chciałem powiedzieć, ten tor jest wyłączony z ruchu. Wszystko odbywa się tamtym torem. Tam gdzieś dalej, w kierunku Radlina, posterunku odgałęźnego Radlin Obszary, jest gdzieś tam usterka w rozjazdach. No i wszystko jest tutaj tym jednym torem prowadzone. Tak się dowiedziałem od pani tutaj, gdzie siedzi jako dróżniczka. No i teraz będą dwa składy tutaj za chwilkę. Będzie Porta Morawika Intercity z Warszawy do Pragi. No i będzie ten właśnie Lazurowe Wybrzeże. Nie wiem, który skład prędzej pojedzie, bo oba są opóźnione. Porta jest opóźniona 10 minut. Lazur chyba 20, ponad 20 minut. No nic, no to coś czekamy. Mój poprzedni filmik to będzie właśnie tutaj też z tego przystanku osobowego. Nagrałem tam parę, nie wiem, no parę składów, tam jakieś KS-ki tam były, towar był, siódemki były Kolprem w malowaniu no czekoladowym, które są zatrudnione w Kolpremie. Zapraszam sobie zobaczyć tam poprzedni filmik, też z dzisiaj, dwie godzinki temu. Bo właśnie tutaj tam zakończyłem filmik, poszedłem coś zjeść i przyszedłem znowu tutaj na Portę i Lazura. Dobra, no to tutaj mam cynk, że za niedługo będzie tutaj Lazur mi przejeżdżał. Ustawię się ładnie tutaj na zespoleniu, żeby był piękny stukot. Dobra, ustawiłem się tak, żeby był słyszalny piękny stukot. Pociąg ten z Moskwy do Nicei pokonuje całą trasę w 3 dni. Jest zestawiony z samych wagonów sypialnych. Tam nawet w tych wagonach są prysznice. Ale wejść mi się kiedyś w Katowicach nie... Po prostu stał kiedyś, parę lat temu, to chciałem wejść, to nie miałem takiej możliwości. Jedzie siódemeczka z sygnałem PC2, bo jedzie torem przeciwnym do zasadniczego. EU07324. W tym stukocie pokonał tutaj ten przystanek Rybnik Rymer. Dobra, to nie wiem czy poczekam na tą portę czy nie, no ale też już jestem po prostu dzisiaj cały dzień zalatany, więc będę zawijał się do domu. Tymczasem dziękuję za uwagę. No i zapraszam do zobaczenia mojego poprzedniego filmiku też tutaj z tego przystanku. Tam, tak jak wspomniałem już, jest tam trochę towarków, chyba KS-ka, Polregio. No ale póki co, to dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Rybnik Rymer, 21 czerwiec 2019 roku, Intercity Przemo, bajo.